Pierwszy mięsień, który dla Was wybrałem, to jest ten mięsień biodrowo-lędźwiowy. W zasadzie to są trzy mięśnie, które pełnią podobną funkcję. Macie lędźwiowy większy, lędźwiowy mniejszy i mięsień biodrowy. Znacie? Co trzeba z tym mięśniem robić? Rozciągać, oczywiście. Wzmacniać też, bo zobaczcie. Mięsień biodrowo-lędźwiowy, bo tak będziemy go łącznie nazywać, ma wiele punktów przyczepów. On się przyczepia do TH12, do wszystkich kręgów, do pierwszych czterech kręgów lędźwiowych, biegnie sobie w dół i przyczepia się do kości udowej. Mięsień biodrowy wyściela z kolei wewnętrzną stronę miednicy, leci sobie w dół, ten sam przyczep końcowy. I to jest mięsień, który jest bardzo ważnym zginaczem. On wykonuje w wielu płaszczyznach zgięcie w stawie biodrowym i on jest bardzo istotny dla wszystkich ludzi, którzy zbyt dużo siedzą. Oczywiście. Więc jeśli przyjmuje się przedłużającą, tak zwaną utrwaloną pozycję siedzącą, to mięsień biodrowo-lędźwiowy się skraca, w wyniku czego jego funkcja nie wypada. Najczęściej ten mięsień się skraca i jest słaby. Może też być długi odpowiednio i też będzie słaby. Dlatego trzeba się do niego przyłożyć. Natomiast bardzo często w szkoleniach dla trenerów mówi się o tym, że mięsień biodrowo-lędźwiowy trzeba rozciągać, bo on się skraca i wtedy przestaje działać. Tak, to jest prawda. Trzeba go rozciągać, natomiast warto jest też go wzmacniać. Dlatego, że mięsień biodrowo-lędźwiowy może być słaby, a jak będzie słaby, przestaje działać. I co się wtedy dzieje? Zobaczcie. Przede wszystkim mięsień biodrowo-lędźwiowy, bo trzeba o tym pamiętać, powoduje zgięcie. I on powoduje zgięcie w wielu fazach. Na przykład, jeśli ja chodzę, okay, to tutaj, w tym ruchu, główne zgięcie jest wykonywane przez mięsień biodrowo-lędźwiowy. Czyli mięsień biodrowo-lędźwiowy musi być na tyle silny, żeby tą nogę przenieść mi tutaj. Okay? Więc możemy mówić, że on generuje zgięcie w dużym rozciągnięciu i powoduje wygenerowanie zgięcia. Więc tutaj biodrowo-lędźwiowy działa, potem działa prosty uda, bo taka jest jego funkcja, ale im wyżej do góry też działa biodrowo-lędźwiowy. Natomiast zobaczcie, mięsień biodrowo-lędźwiowy bierze też udział w utrzymaniu prawidłowej lordozy. Co to znaczy? My nie rozpatrujemy go tylko i wyłącznie w kontekście przodopochylenia miednicy, bo wiecie, jak ktoś ma przodopochylenie miednicy, to wtedy mięsień biodrowo-lędźwiowy się skraca, ciągnie tą miednicę. Natomiast okazuje się, że u części osób, które są bardzo słabe, które nie ćwiczą, które bardzo dużo siedzą, dzieje się coś takiego. Jeśli ktoś jest komputerowcem, siedzi, ma bardzo słabe mięśnie, przeważnie siada tak. Nie wiem, czy mnie z tyłu widać. I sobie siedzi. Lordoza jest zniesiona, tworzy się kifoza, mięsień biodrowo-lędźwiowy jest luźny. I teraz w normalnej sytuacji, jeśli ktoś wstaje, to po wstaniu to właśnie mięsień biodrowo-lędźwiowy, który pociąga za te wszystkie przyczepy, warunkuje wytworzenie się lordozy. Ale może dojść do sytuacji, że jeśli ten mięsień będzie bardzo słaby, to ktoś wstaje i tej lordozy nie ma, bo ten mięsień nie ma wystarczającej siły, żeby ją wytworzyć. I zrobi się problem. Ok. Skoro mięsień zgina nogę w chodzie, musi być silny. Jeśli będzie słaby, to okazuje się, że w momencie, nawet kiedy się chodzi, to siła nie będzie przenoszona i generowana przez ten mięsień, tylko będzie generowana przez inne struktury. Na przykład... Co to? Co? No tak, no krążki międzykręgowe, tak zwane dyski. Nie? Ludzie mówią dyski, niech sobie są i dyski. Przez wszystkie więzadła, przez torebki stawowe na kości biodrowej, te wszystkie struktury będą przeciążone w chodzie, jeśli biodrowo-lędźwiowy nie będzie miał odpowiedniej siły. Wspomaga pracę nerek. To tak wiecie, to każdy osteopata patrzy na ciało wielopłaszczyznowo, więc osteopaci powiedzą, że skoro na mięśniu biodrowo-lędźwiowym leży nerka, to te dwa narządy wzajemnie się wspierają, prawda? Czyli biodrowo-lędźwiowy, kiedy się kurczy, masuje nerkę, dzięki temu nerka funkcjonuje lepiej. Ale wiecie, to jest podejście osteopatyczne. Natomiast to, co jest bardzo ważne, ostatni punkt. Mięsień biodrowo-lędźwiowy
buforuje napięcia. Pamiętacie, Bartek tutaj pół godziny temu opowiadał o przyczepach przepony. No i słuchajcie, przepona, oczywiście ma wiele punktów przyczepu, ale przepona przyczepia się tutaj, do TH12. I okazuje się, że więzadła biodrowo-lędziowego łączą się z więzadłami przepony. Więc efekt jest taki. Jeśli ktoś przeżywa dużo stresu i ma dużo napięć i źle siedzi, jego przepona nie pracuje, w każdym momencie, w którym człowiek się na przykład zestresuje, przepona się napina i przenosi te napięcia na mięsień biodrowo-lędziowy. Więc jeśli mięsień biodrowo-lędziowy będzie słaby, on nie będzie w stanie buforować tych napięć od przepony i znowu stanie się przeciążony. Także widzicie, bardzo dużo funkcji tego mięśnia i dlatego też warto jest go wzmacniać. Pytanie. Czy w każdym przypadku? A kiedy nie? Dobra. Kiedy nie? Kogo boli biodro? Też. Też. Kogo boli biodro? Łapka w górę. Ochotnik na krzesełko. Tylko nie wszyscy naraz. Super. Okej. Okay. Jak masz na imię? Aniu, dziękuję Ci za takie zgłoszenie się, dlatego Cię przetestujemy. Zobaczcie, przychodzi do Was Ania. Ania chciałaby być silna i sprawna. Więc istnieją trzy testy, dwa trenerskie i trzeci taki bardziej fizjoterapeutyczny, które pozwalają stwierdzić, czy Ania ma odpowiednio działający mięsień biodrowo-lędziowy pod względem siły mięśniowej. Pierwszy test wygląda następująco. Kładziesz sobie stópkę na coś wysokiego w taki sposób, żeby kolano było wyżej od biodra, dobra? I teraz, raz, dwa, trzy, podnosisz jak najwyżej nogę do góry i trzymasz 10 sekund, dobra? Chciałbym, żebyś, możesz przodem do wszystkich, bokiem jak Ci pasuje, chciałbym, żebyś skupiła się na swoich odczuciach z pośladka i w ogóle tej strefy biodra, dobra? Łapki wzdłuż ciała, patrzysz do wszystkich, pięknie się uśmiechasz, nie ma presji, tylko 100 osób na siebie patrzy. I kolanko do góry, jak najwyżej do góry, jak najwyżej. 3, 4, 5, wysoko, jak najwyżej, jak najwyżej. 8, 9, 10, klaps. Co czułaś? No głównie tutaj napięcie. Napięcie tu, czułaś napięcie tu? Nie rozprzestrzeniało się tutaj napięcia? No bardziej tutaj do boku. Aha, no, ale było napięcie tutaj, prawda? Dobra, więc pierwszy test Ania oblała pozytywnie. Dlatego, że w tym pierwszym teście, jeśli podniesiecie, ale wysoko kolano do góry, jeśli mięsień biodrowo-lędziowy, który wtedy jest głównym mięśniem, który działa, nie pracuje, to gdzieś tutaj zaczną się pojawiać takie dziwne napięcia. Okay? Tutaj nie powinno się nic pojawić. Jeśli ona podniesie nogę, to powinno sobie stać, prawda? Tu nie powinno się czuć napięcia pośladka, naprężacza powięzi szerokiej i tak dalej, i tak dalej. Więc pierwszy test, oblałaś. Super. Brawo. Dobra. Drugi test musimy zrobić opierając się o coś, więc musimy znaleźć trochę płaskiej powierzchni. Chodź tutaj. Albo wiesz co, pójdziemy pod filar, żeby cię wszyscy widzieli. Widzicie wszyscy dobrze? Dobra, drugi test wygląda w taki sposób. Opierasz się o ścianę, podnosisz nogę jak najwyżej do góry, ok? Więc masz się czuć stabilnie, prawda? Podnosisz nogę jak najwyżej do góry i teraz raz, dwa, trzy, puszczasz nogę, ok? I teraz tak, my chcemy obserwować, jak bardzo noga spadnie, prawda? Bo jeśli ktoś będzie miał silny biodrowo-lędziowy, po dynamicznym puszczeniu nogi kolano zostanie w miejscu. Jak ktoś będzie miał słaby, nie? Dzieje się coś takiego. Tak, oprzyj się ładnie, jak najwyżej, ok, tutaj. I sama puszczasz. Dobra, jeszcze raz i puść. Spada? Spada, no właśnie. Powiedzmy pół centymetra to jest maks tolerancji, ok?